26 maja wspominamy świętego Piotra Józefa Saint-Siorda, biskupa i męczennika. Piotr Józef urodził się 3 września 1680 roku w miejscowości Asco w Katalonii w południowo-wschodniej Hiszpanii. Jego ojciec był rolnikiem, natomiast jego matka zmarła przy porodzie. Zmarła też wtedy jego siostra bliźniaczka. Następnego dnia po urodzeniu na chrzcie świętym nadano mu imię Józef. Wykształcenie zapewnił mu jego wuj kapłan. Następnie Józef wstąpił do zakonu ojców dominikanów i w wieku 24 lat otrzymał święcenia kapłańskie. W wieku 32 lat zapragnął zostać misjonarzem na Dalekim Wschodzie. Przez 2 lata przebywał w Manili na Filipinach, gdzie uczył się języka chińskiego. W 1715 roku wraz z kilkoma współbraćmi Józef dotarł do regionu Fujian w południowo-wschodnich Chinach. Pracował tam przez 14 lat. Dzięki jego posłudze wielu ludzi nawróciło się i przyjęło chrzest. Gdy nasiliły się prześladowania chrześcijan, udał się do miasta Kanton, gdzie nie przeszkadzano w pracy misjonarzom katolickim. Po 10 latach Józef wrócił do regionu Fujian i w ukryciu bardzo ostrożnie pełnił posługę kapłańską przez następnych 7 lat. W tym czasie ukrywał się w domach chrześcijan. W końcu jednak postanowił się ujawnić, aby nie narażać na niebezpieczeństwo ludzi, którzy mu pomagali. Aresztowany został 13 czerwca 1746 roku i osadzony w więzieniu. Tam był przesłuchiwany i torturowany, aż na śmierć skazano go 18 grudnia 1746 roku. Wyrok przez ścięcie wykonano 26 maja 1747 roku. Miał 66 lat i przez ponad 30 z nich pracował jako misjonarz w Chinach. Został beatyfikowany 14 maja 1893 roku, a kanonizowany 1 października 2000 roku. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie świętemu Piotrowi Józefowi, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.